W Polsce przybywa nieletnich ojców. Oficjalne dane podają tylko liczbę nieletnich matek, których jest około 20 tysięcy, ale wiadomo, że przynajmniej część tych ciąż pochodzi ze związków z rówieśnikami. Dotychczas niechlubny rekord wczesnego ojcostwa należał do Brytyjczyka, 13-latka, ale Polak mu dorównał. Potwierdziły się pogłoski, że dziecka spodziewają się 12-latka i 13-latek spod Starachowic. Według ekspertów przyczyną tak wczesnej inicjacji seksualnej i dojrzewania seksualnego jest niewłaściwa dieta. Dzieci przyjmują w niej zbyt dużo cukrów i chemii. Czasem też powodem jest społeczne przyzwolenie na tak wczesny seks, a niektórzy rodzice gimnazjalistom kupują prezerwatywy i tabletki antykoncepcyjne. Dodatkowo do wczesnego współżycia zachęcają dzieci programy telewizyjne, takie jak na przykład polska edycja programu Teen Mom, nastoletnia mama w MTV, który opowiada historię 17-latki i 18-latka, którym urodziło się dziecko.